Hej, hej, witam Was serdecznie. Nie chciałam na Was napaść, ale mój statyw bardzo przypomina wielkiego pająka. I jest jedna osoba na świecie, która bardzo by tego chciała pająka pokonać. I oczywiście jest Maja. Więc hej, hej, witam Was serdecznie w dzisiejszym livestreamie. Jest to nasz ostatni livestream przed weekendowymi warsztatami i livestream, który zakończy naszą serię Perfekcjonizm i redakcja. I prawdopodobnie da miejsce jakiejś nowej serii livestreamów, którą dla Was przygotuję. Mam nadzieję, że dzisiaj ekran nie jest w jakiejś dziwnej pozycji, trochę nad tym pracowałam. Teraz mam już generalnie dużo książek, które budują taką wieżę, która pozwala mi być na Waszym poziomie. Plus jeszcze oczywiście przekręcanie kamery, zabawa ze statywem, pająkiem i inne pewne rzeczy mogą sprawić, że codziennie są jakieś zaskakujące kwestie technologiczne, jeżeli chodzi o prowadzenie tych livestreamów. Więc dajcie mi znać, czy obraz jest ok, czy wszystko wygląda normalnie, czy nikt nie musi być pochylony jak ta głowa kota zazwyczaj i czy możemy zaczynać nasz dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat będzie właściwie trochę takim ogólnym tematem i tematem podsumowującym nasze ostatnie tygodnie i mam nadzieję taki temat, który da Wam coś do robienia przez cały ten rok. Ponieważ nasz temat to będą po prostu warsztaty pisania, magisterki, kreatywne pisanie jako takie i w ogóle uczenie się pisania. To jest strasznie ważny temat, o którym moim zdaniem nie mówimy wystarczająco dużo. Bo o ile każdy pojawia się na powieściologii, na pewno jest na tej powieściologii z tego powodu, że wierzy, że pisania da się nauczyć, to jednak często odkładamy na bok te jakieś nasze intencje, żeby się tego pisania uczyć i ten czas się nam dłuży i w ogóle i nagle mijają miesiące, od kiedy zajrzeliśmy do czegokolwiek, co mogłoby rozwinąć nasz warsztat i nim się obejrzymy, znowu nie uczyliśmy się niczego o pisaniu, tylko polegaliśmy na jakiejś własnej sile woli, motywacji i nie wiem, talencie. Więc dajcie mi znać, czy ekran jest ok. Więc dzisiejszy livestream chciałabym poprowadzić właśnie w takim kontekście tego, czy warto chodzić na warsztaty, czy warto jest robić kierunek kreatywne pisanie, jeżeli macie taką okazję i w ogóle jak rozwijać swoje pisanie, jeżeli nie macie dostępów, załóżmy, do warsztatów, ani takich materiałów pomocniczych. Jak zbudować sobie takie środowisko, które będzie Wam kształcić warsztat? I pytanie największe, czy stracicie swój własny głos i styl? Jak wiecie, oczywiście jestem wielkim zwolennikiem warsztatów, nie tylko dlatego, że prowadzę warsztaty i lubię je prowadzić, ale też dlatego, że moja cała podróż z pisaniem, która zaczęła się poważnie, tak naprawdę zaczęła się dlatego, bo podjęłam to ryzyko i poszłam na kierunek kreatywne pisanie na magisterce. Kiedy byłam nastolatką, bardzo dużo pisałam, zawsze pisałam i to nie był dla mnie problem, nie miałam żadnych problemów, jeżeli chodzi o, nie wiem, blokady pisarskie, po prostu tak jak często z tych nastolatków się ze mnie wylewało cały czas. Miałam mnóstwo inspiracji, mnóstwo pomysłów na historię i nigdy nie przejmowałam się za bardzo tym, że żadna z moich powieści nie dochodziła do końca, bo od razu miałam lepszy pomysł, fajniejszy pomysł i rzucałam się na ten pomysł jak głodny na owce. Więc tak wyglądały moje czasy nastoletnie i oczywiście było to dla mnie oczywiste, że muszę kontynuować te pisanie. I to, co chciałam zrobić, to pisać po angielsku. Ta myśl o tym, że będę pisać po angielsku, obudziła się we mnie pod koniec tych nastoletnich lat, więc wiedziałam, że chciałabym być w Anglii, chciałabym się otoczyć angielskim językiem i chciałabym poczuć się jak taki angielski pisarz, który pisze po angielsku, więc złożyłam papiery na literaturę angielską. Paradoksalnie nie dostałam się nigdzie w Polsce, nawet na anglistykę, natomiast w Anglii dostałam się na 2 uniwersytety, o ironio, i to dużo mówi o jakimś, nie wiem, systemie edukacji w tych krajach. I tak, już jak miałam 18 lat, to zaczęłam studiować literaturę angielską w Londynie. I to było bardzo takie szalone doświadczenie, ponieważ wszyscy byli Anglikami oprócz mnie i jeszcze jednej osoby, która była z Finlandii, ale totalnie nikt nie mógł powiedzieć, że była z Finlandii, jej akcent był zupełnie niesamowity, była starsza trochę ode mnie i mówiła genialnie po angielsku, i eseje pewnie były najlepsze. No i byłam ja się bałam mówić, nagle zderzyłam się z tą rzeczywistością, z angielskim akcentem, ale przede wszystkim z literaturą angielską, wiecie, z czasów średniowiecznych, renesansowych, z poezją po angielsku i nagle to było strasznie trudne dla mnie. Więc przez 3 lata właściwie jakoś przeżyłam tę literaturę angielską, przeżyłam ten kierunek, ale nie mogę powiedzieć, że zwyciężyłam. Generalnie udało mi się przetrwać i jakoś zaliczyłam te studia. Nie z najgorszą oceną, ale zdecydowanie teraz, będąc nauczycielem, sama widzę, że było tam na pewno dużo empatii ze strony nauczycieli, którzy po prostu pewnie często trochę zaniżali
swoje wymogi, jeżeli chodzi o moje eseje. To było dla mnie oczywiste. No, udało mi się przetrwać. Oczywiście podczas tych 3 lat za dużo nie napisałam, bo to rzeczywiście była walka o przetrwanie absolutnie i nagle ta cała kreatywność gdzieś uciekła, bo byłam tak zestresowana. Byciem samą w Anglii, miałam tutaj zupełnie nikogo, plus czułam się taka oderwana od tego wszystkiego, co było w Polsce. Moi znajomi wydawali się naprawdę wiedzieć, co robią, przeżywali te niesamowite pierwsze lata studiów, natomiast ja nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi w Anglii. Byłam w Londynie, było tam mnóstwo osób, ja jestem z Białegostoku, więc to była taka wielka transformacja przejść do tej stolicy światowej. Nie wiedziałam nawet, jak kupić bilet na autobus, więc bardzo dużo czasu spędziłam w kinie, oglądając filmy i czując się, że to jest moje jedyne bezpieczne miejsce. Pod koniec studiów udało mi się z kimś zaprzyjaźnić i ta osoba też chciała być pisarką i ta osoba właśnie wprowadziła mnie w świat książek Scarlett Thomas, więc to było takie fajne i rzeczywiście dlatego Scarlett stała się takim światłem w tunelu, prawda, że jest nadzieja na mnie i że może ta Anglia nie będzie taka straszna. Ale oczywiście zostałam w Anglii, tak jak wiecie, w Anglii jestem już 14 lat, więc mimo tego, że to było takie traumatyczne, ten cały okres mój pierwszy studiów, to jednak nie mógł być aż tak traumatyczny, bo zdecydowałam się zostać. I rzeczywiście potem, jak przez 3 lata oprócz esejów praktycznie nic nie pisałam, stwierdziłam, że pójdę raczej w film, ponieważ to była taka moja druga wielka pasja. Zaczęłam pisać recenzje, pisałam recenzje w obu językach, po polsku, prowadziłam bloga, który był humorystyczny, który był taką parodią. To były recenzje złych horrorów w bardzo humorystyczny sposób, natomiast po angielsku pisałam recenzje wszystkiego i rzeczywiście chodziłam na te wszystkie pokazy prasowe, chodziłam na jakieś premiery, recenzowałam dużo filmów, chodziłam na festiwale, miałam, prawda, miałam tą całą identyfikator prasowy, to było bardzo fajne. I rzeczywiście jeszcze więcej czasu poświęciłam w kinie, siedząc w kinie, oglądając filmy, recenzując filmy, czując, że to nie jest mój środek wyrazu, ponieważ pisanie śmiesznych recenzji złych filmów jest może proste, ale pisanie dobrych recenzji dobrych filmów albo przeciętne recenzje przeciętnych filmów to już jest zupełnie inna bajka. I to było strasznie trudne. Ale robiłam to, po czym stwierdziłam, że to, co chcę robić, to wyrazi się jakoś kreatywnie, więc oczywiście chciałam robić filmy. Nakręciliśmy jakiś pierwszy draft filmu na podstawie mojego opowiadania, które przetłumaczyłam na język angielski z polskiego. Ale zawsze wiedziałam, że to nadal nie jest moja forma wyrazu. W ogóle nie mogłam się w tym świecie odnaleźć filmowym. Czułam, że uczę się czegoś, na czym mi nie zależy i generalnie się strasznie męczyłam. Więc niby chciałam zabłysnąć i chciałam być sławna, ale jednocześnie bardzo nie chciałam się męczyć. Natomiast pisaniem mogłam się męczyć. I dlatego wiedziałam, że jednak to pisanie pewnie jest tym, co chcę robić. Plus jak tylko pojawiła się okazja, żeby coś robić, pojawił się jakikolwiek pomysł na jakąkolwiek historię, to od razu gnałam w ten pomysł i robiłam wszystko, żeby go pisać. Ale to chyba, co było bardzo ważne w tym całym okresie, który poświęciłam filmom, to to, że kiedy uczyłam się reżyserować filmy, musiałam sięgać po książki o reżyserii, musiałam sięgać po źródła innych artystów, reżyserów, no inne teksty, ponieważ ten świat reżyserii był dla mnie taki obcy. Więc zaczęłam czytać te wszystkie książki. Tak naprawdę nie czytałam bardzo dużo książek, bo tak jak mówię, to nie było wielkie moje zainteresowanie. Ale wiedziałam, że muszę się nauczyć i nagle czytając zaczynałam widzieć pewne rzeczy. I może to była dla mnie dobra lekcja, którą potem wzięłam, potraktowałam poważnie, jeżeli chodzi o pisanie. Więc kiedy wróciłam znowu do pisania po tej przygodzie z reżyserią, to już wróciłam trochę w innym stanie, chcąc się uczyć tego pisania, a nie tylko polegając na jakimś pomyśle i talencie. Rzeczywiście, absolutnie to była zmiana mojego życia. I po pierwszą książkę, jaką sięgnęłam, jeżeli chodzi o naukę pisania, była książka Stephena Kinga o pisaniu, Pamiętnik Rzemieślnika, to się nazywa On Writing po angielsku, natomiast po polsku chyba nazywa się Pamiętnik Rzemieślnika. Jeżeli czytaliście tą książkę, to wiecie, że jest genialna. Nie trzeba być fanem Stephena Kinga, żeby ją kochać. Stephen King napisał jedną z najlepszych książek o pisaniu. Jest to bardzo praktyczny przewodnik do tego, jak to podejść. Stephen King ma bardzo konkretne reguły, jeżeli chodzi o pisanie i tłumaczy, dlaczego one mają sens. I to było mój pierwszy raz, kiedy zderzyłam się z takimi regułami jak pokaż zamiast powiedzieć, albo z regułą o tym, żeby nie używać jakichś przysłówków, które tłumaczył czytelnikowi to, co widać. Jeżeli coś na przykład nie wychodzi z dialogu, to znaczy, że po prostu nie napisaliśmy dobrego dialogu. I tak jak mówię, Stephen King jest bardzo ostrym nauczycielem pod tym względem, w ogóle się nie caska. Więc to było takie super szokujące dla mnie, że są jakieś reguły, że można się ich trzymać, ale przede wszystkim zrozumienie, dlaczego te reguły są ważne, było zmieniające życie. I nagle to był jakby pierwszy raz, kiedy dałam sobie szansę nauczyć się pisania,
sięgnąć po jakieś inne źródła i otworzył się przede mną świat tych wszystkich nauczycieli, tych wszystkich pisarzy, którzy uczył pisania. Okazało się, że to, że Stephen King napisał książkę o pisaniu, nie jest przypadkiem. Stephen King bardzo często pojawia się na uniwersytetach, wykłada na temat kreatywnego pisania, udziela wielu wywiadów i zajęć dotyczących kreatywnego pisania. Więc obejrzałam kilka tych lekcji. Ale kiedy zaczęłam szukać to wszystko, szukanie różnych tam rzeczy, jak się nauczyć pisać, to nagle oczywiście poznałam George'a Saundersa i on jest absolutnie najgenialniejszym nauczycielem, jeżeli chodzi o pisanie. Nagle zrozumiałam w ogóle, że jest taka kultura amerykańska, gdzie ludzie wykładają kreatywne pisanie. Wcześniej w ogóle nawet nie wiedziałam, że taki kierunek istnieje. I nagle okazało się, że tacy pisarze właśnie jak George Saunders, tacy pisarze jak Nabokov, tacy pisarze jak Raymond Carver, oni wszyscy uczyli kreatywnego pisania, albo nadal uczą kreatywnego pisania. Nagle okazało się, że w Anglii też ludzie uczą kreatywnego pisania, że Janet Witherspoon uczy kreatywnego pisania na przykład w Glasgow, że są ci wszyscy pisarze. I to było dla mnie takie niesamowite odkrycie. Zupełnie nie miałam pojęcia, że to jest taka kultura, że kreatywnego pisania gdzieś się uczy w Stanach od lat 50. Więc to było dla mnie absolutnie niesamowite odkrycie. I rzeczywiście coś, czym chciałam się okrążyć. Chyba czułam się też bardzo samotnie. W tamtym okresie też wielu moich przyjaciół, którzy byli z Polski, wróciło do Polski. Ja zaczęłam pracować w kinie. Szczerze powiedziawszy, czułam się taka trochę wyrwana z tego świata filmowego, który mi nie wyszedł. Nadal pisałam recenzje i to było fajne, ale nie super satysfakcjonujące. Nie mogłam za bardzo wejść do pisania, to znaczy po raz pierwszy zaczynałam rozumieć, że to, co zrobiłam nie tak, te wszystkie błędy, jakie popełniałam i to, dlaczego moja historia nie była właściwą historią. I nagle pracowałam nad taką powieścią, natchniona tą książką Stephena Kinga. To była powieść o dwóch gangsterach, to znaczy, którzy chcą zostać gangsterami. Gangsterach, którzy nie są gangsterami, ale którzy wymarzyli sobie takie gangsterskie życie i są w Londynie i próbują to osiągnąć. Nadal nie wiem, dlaczego to było takie dla mnie oczywiste, że to jest ten temat, o którym powinnam pisać, ale byłam strasznie w tą powieść zaangażowana. I na moje urodziny mój partner dał mi książkę Scarlett Thomas i kolejną jej książkę, kolejną jej powieść. Przez te wszystkie lata czytałam wszystkie jej powieści. I tam przeczytałam, to było jak po prostu znak od Boga. Przeczytałam dosłownie, że w nocy biograficznej, że Scarlett Thomas wykłada kreatywne pisanie na Uniwersytecie Kent w Canterbury. I no nie potrzebowałam więcej zaproszenia generalnie w tym już całym środowisku, kiedy zaczęłam poznawać te wszystkie metody pisania, zaczęłam czytać właśnie Stephena Kinga, tą książkę o pisaniu, zaczęłam oglądać te wszystkie filmiki na YouTubie, nagle stwierdziłam, wow, jedna z moich ulubionych pisarek wykłada kreatywne pisanie, 2 godziny stąd, chrzanić Londyn, pakujemy walizki, przeprowadzamy się do Kent i ja muszę złożyć papiery na ten kierunek. Absolutnie, ona musi być moim redaktorem, chcę z nią współpracować i chcę być na tym uniwersytecie. Chcę się okrążyć ludźmi, którzy mówią o pisaniu, tak jak mówi Stephen King, tak jak mówią ci wszyscy amerykańscy autorzy, którzy wykładają pisanie. I to jest jeszcze pisarka, którą uwielbiam, więc to było po prostu dla mnie nie do wyobrażenia. Więc napisałam do Scarlett, napisałam jej maila o tym, że myślę o złożeniu papierów na studia. Ona powiedziała, że absolutnie powinnam je złożyć natychmiast. Dowiedziałam się, znaczy wiedziałam, że studia w Anglii są płatne. O ile licencjat można jeszcze wziąć pożyczkę, taki kredyt, prawda, który dają wszystkim, to magisterka wygląda inaczej i trzeba ją wtedy już opłacać, nie ma za bardzo kredytów, są tylko jakieś tam honoraria i dofinansowania, o które trzeba się starać, ale kreatywne pisanie nie jest jeszcze traktowane na tyle poważnie, że łatwo jest dostać to dofinansowanie, więc musiałam trochę czekać rok i zebrać trochę pieniędzy, żeby pójść na tą magisterkę. Ale rok później byłam na magisterce, natomiast Scarlett była na rocznym zwolnieniu i nasze drogi trochę się rozeszły w tym momencie, ale poznałam innych pisarzy. Poznałam tych wszystkich pisarzy, którzy wykładają na uniwersytecie, bo to, co jest fajne na kierunku kreatywne pisanie w Anglii, to to, że rzeczywiście wykładają tam pisarze, którzy publikują, którzy nadal nad czymś pracują i rzeczywiście mają znajomość w wydawnictwach. Więc to nie jest taki kierunek, który wygląda jak literatura angielska, gdzie mówimy o teorii i czytamy prasę innych pisarzy i myślimy, rozmawiamy o jakichś, nie wiem, technikach typu metafory i symbole, tak jak czasem się mówi na języku polskim, czy tam na literaturze angielskiej. Nie, to jest generalnie ten
przedmiot wyglądał, jakbyście byli w szkole rockmenów, gdzie wszyscy są natchnieni, wszyscy chcą być pisarzami, uczy ciebie pisarz, któremu ufasz i który ma książki, które są dostępne w księgarni. To było absolutnie niesamowite doświadczenie. Wszyscy czuliśmy się też bardzo tacy zmotywowani, żeby rozmawiać na serio o tym pisaniu. I to jest coś, co chciałabym właśnie, co zawsze z taką misją też robiłam rzecz na powieściologii. Nie chcę udawać, nie wiem, że ten temat nie łączy się z tym, że wszyscy chcemy być wydani, każdy ma jakąś ambicję, prawda? Każdy chce dotrzeć do czytelnika. Nie ma sensu teoryzować tego wszystkiego. Trzeba mówić o tych wszystkich praktycznych rzeczach, które dzieją się w pisaniu. To jest coś, czego ja doświadczyłam na studiach magisterskich i co zawsze chciałam dawać na powieściologii. I było to niesamowite absolutnie doświadczenie. W ogóle być w momencie, gdzie coś się dzieje. Czuć energię tych ludzi, którzy naprawdę do pisania podchodzą poważnie. Gdzie pisanie nie jest ich planem B, tylko jest ich planem A. I każdy naprawdę chce po prostu pisać i być zaangażowany w pisanie. Nie tylko polega na swoim talencie, ale chce analizować swoje teksty nawzajem. Ludzie chcą o tym rozmawiać konstruktywnie. Gdzie czytają z pasją i czytają tak jak inni pisarze. Gdzie czytają rzeczy, które są nowe, a nie tylko starszych jakichś pisarzy, listę lektur. Nie, kogoś, kto go ciągnie do księgarni, bo chce obok tych pisarzy mieć swoją własną książkę. Więc to było niesamowicie energetycznie fajne środowisko. Poznałam tam kilka osób, z którymi się nadal przyjaźnię i to było super fajne. Postanowiłam robić moją magisterkę na pół etatu, ponieważ jak mówię, w Anglii studia są płatne, więc jak robisz to na pół etatu, to jest trochę taniej, jest o połowę taniej dosłownie, plus miałam więcej czasu, żeby w ogóle cokolwiek robić. No i na magisterce zaczęłam pracować nad swoją powieścią i automatycznie po magisterce zaczęłam robić doktorat z kreatywnego pisania, który nadal robię. I ten doktorat też pozwolił mi pracować na uniwersytecie, więc teraz też wykładam pisanie na tym uniwersytecie, na którym robię doktorat, na którym jest Scarlett. Scarlett jest moją, jak to się nazywa po polsku, ja to zawsze nazywam mentorką, bo właściwie jej funkcja w tym świecie jest trochę inna niż taki akademicki opiekun. Scarlett oczywiście, chodzimy razem na jej spotkania, jej odczyty, zaprasza często na uniwersytet swoją agentkę, więc generalnie człowiek naprawdę czuje, że jest w centrum jakiegoś ważnego wydarzenia i nie chodzi o to, żeby dostać jakiś dyplom, żeby zaliczyć jakiś przedmiot, tylko chodzi o to, żeby poznać ludzi, którym zależy na tym świecie pisarskim i to jest najważniejsze na świecie. No i teraz oczywiście mam takie niesamowite szczęście, jestem w Anglii, gdzie ten kierunek istnieje od wielu lat, gdzie uczą sami pisarze, którzy mają mnóstwo wydanych książek. Scarlett ma oczywiście na koncie 13 powieści, znaczy nie powieści, tylko książek, bo napisała jeszcze książkę o pisaniu, która jest w ogóle świetna. I tak dalej, więc łatwo jest mi mówić o tym, jak fajny jest to kierunek i jak świetnie mi się na nim pracuje, jakich fajnych ludzi poznałam, jak czuję się wspierana i jak widzę, że jestem częścią tego środowiska poza uniwersyteckiego, tego środowiska świata wydawniczego, gdzie mówimy o rzeczach, które rzeczywiście się dzieją teraz, a nie teoryzujemy o tym, co było 10 lat temu. Wiem natomiast, że ten kierunek otworzył się też w Polsce i wiem, że jest kilka uniwersytetów, które ten kierunek organizuje i często na powieściologii dostaję te pytanie, czy powinnam mieć na kierunek kreatywne pisanie do Katowic czy tam Warszawy, nie wiem, gdzie jeszcze są te kierunki. I szczerze powiedziawszy, nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam pojęcia, jak to wygląda w Polsce. Dosłownie nie wiem, kto jest nauczycielami na tych kierunkach. Nie wiem, czy ten kierunek rzeczywiście opiera się na pisaniu w dużej mierze. Moje doświadczenie było takie, że robiliśmy tylko i wyłącznie workshop, pracownię, czyli to, o czym Wam mówiłam wczoraj na livestreamie. Moim doświadczeniem jest to, że cały czas analizowaliśmy swoje własne teksty i oczywiście patrzyliśmy też na teksty innych pisarzy, ale patrzyliśmy na nie oczami pisarzy, analizowaliśmy, mówiliśmy o tych pisarzach na pierwszym imieniu, prawda? Jak przerabialiśmy tekst Hemingwaya, to myśleliśmy, jak on to robi, jakbyśmy my mieli napisać ten tekst. Nigdy nie było żadnej cenzury, plus jeszcze w Anglii jest ten brak hierarchii, to jest niesamowite. W Polsce jest, prawda, pan profesor, pani profesor, natomiast w Anglii mówisz do swojego nauczyciela po imieniu. I to naprawdę zmienia dynamikę w klasie zupełnie. Natomiast jak jesteś na magisterce, czy tam robisz doktorat z kreatywnego pisania, no to po prostu to jest kilku pisarzy, którzy rozmawia o pisaniu, tak jak pisarz z pisarzem, więc zupełnie nie ma tej całej akademickiej obróbki. Czy tak jest w Polsce? Nie mam pojęcia. Wiem, że jest na powieściologii przynajmniej jedna osoba, która studiuje ten kierunek. I jestem bardzo ciekawa, gdyby ona mogła się podzielić tym doświadczeniem ze wszystkimi, na pewno napisała coś o tym gdzieś na blogu albo coś takiego. Uważam, że to jest bardzo ważny temat, o którym możemy mówić.
Ja osobiście nie mam w ogóle doświadczenia bycia na uniwersytecie w Polsce, ale kiedy studiowałam literaturę angielską i kiedy robiłam doktora z magisterki, oczywiście, tak jak mówię, niesamowity kierunek kreatywne pisanie, to moje doświadczenie było zupełnie inne niż moich znajomych w Polsce, którzy musieli robić z 30 przedmiotów, być na uniwersytecie przez cały dzień. Większość tych przedmiotów zupełnie nie miała nic wspólnego z tym, co tak naprawdę studiowali, były to tylko przedmioty na zaliczenie. Było dużo egzaminów, dużo pamięciówek, dużo teorii i właściwie to brzmiało strasznie. Natomiast ja zawsze miałam te świetne doświadczenia na uniwersytecie, że liczyła się niezależna myśl, oryginalne argumenty, liczyło się eksplorowanie tego, co teraz jest ważne, a nie tylko tych starych źródeł. No i tak jak mówię, była mniejsza hierarchia, bo do nauczycieli mówisz po imieniu i to jest super. Natomiast kreatywne pisanie jest o tyle niesamowite na uniwersytecie w Anglii, że to są pisarze, którzy po prostu piszą książki, a w międzyczasie chcą zarobić jakieś pieniądze i być wśród ludzi, więc wykładają kreatywne pisanie, ale rozmawiasz z nimi tak, jakbyś rozmawiał z twoim ulubionym pisarzem, więc jest to super fajne. Siedzimy razem, możemy wyjść na obiad i pogadać o pisaniu i tak wygląda mój doktorat na przykład ze Scarlett. Teraz absolutnie się przyjaźnimy. Kiedy podpisuję moje książki, to podpisuję je jak moja przyjaciółka. Wychodzimy razem na obiad, wychodzimy razem na drinka. Byłam u niej na imprezie świątecznej. Jest dużo rzeczy, które zupełnie są jakby nie mają tych akademickich granic. Oczywiście są pewne niebezpieczeństwa, które się z tym łączą, ale jednocześnie daje ci takie poczucie, że nie chodzi o ten dyplom, że tu nie chodzi o zaliczenie jakichś przedmiotów. Chodzi o to, żeby wejść w środowisko, w którym zależy na tym, żeby literatura się liczyła, żeby, prawda, jakieś nowe ekscytujące głosy pojawiły się w księgarniach. Rzeczywiście jedną z tych niesamowitych rzeczy, które robimy na uniwersytecie, to co tydzień zapraszamy jakiegoś pisarza, który opowiada nam o procesie pisarskim, któremu możemy zadać jakiekolwiek pytania. I nie jest to takie oficjalne spotkanie, jakie ma się w bibliotekach. Zazwyczaj jest to kolega albo koleżanka Scarlett, albo jakiegoś innego pisarza, który pracuje u nas na uniwersytecie. Bo mamy też poetów, mamy wydział, prawda, gdzie ludzie robią poezję, więc ci poeci mają swoich poetyckich znajomych, których zapraszają. I po prostu potem podchodzisz do tych ludzi i rozmawiasz z nimi normalnie o rzeczach, poznajesz ich agentów. To jest niesamowite doświadczenie. I przestajesz się bać w ogóle tego, że co się stanie, jak będziesz wydany, bo już znasz tych ludzi, prawda? Ja wiem, znam wydawcę wydawnictwa, do którego będę celować z moją powieścią. To jest fajne. Wiem, że przyjaźni się ze Scarlett i to pomaga rzeczywiście, ponieważ dochodzenie do tych ludzi w bardzo pośredni sposób jest trudne. Oni dostają mnóstwo maili, więc warto jest w ogóle być w tym środowisku, po to tylko, żeby obejść te wszystkie dziwne, formalne rzeczy, prawda? Najlepszy sposób, żeby znaleźć wydawcę, to tak naprawdę znać pisarza, który ma już tego wydawcę i który ciebie poleci. I tu nie chodzi o to, żeby siebie oszukiwać. Chodzi o to, że to jest grupa przyjaciół, która chce razem współpracować z ludźmi, którzy są fajni do współpracowania. I na tym polega to środowisko. Czy tak jest w Polsce? Nie mam pojęcia. Nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy. Ale może się mylę i mam nadzieję, że się mylę. Natomiast w Polsce rzeczywiście istnieje dużo fajnych ludzi, którzy prowadzą warsztaty z pisania. Nie tylko ja jestem tym fajnym człowiekiem, który prowadzi warsztaty z pisania, ale są bardzo fajni ludzie. Pasja pisania jest taką szkołą pisania, którą bardzo polecam. Mam ludzi, którzy przychodzą do mnie, którzy mi robili warsztaty w tej szkole i są absolutnie zachwyceni. Michał chyba prowadzi tą szkołę. Bardzo go pozdrawiam serdecznie. Słyszę o nim tylko same świetne rzeczy. Sam też wydaje teraz książkę, więc z dużym wydawnictwem i jego cała podróż z tym wydawnictwem jest naprawdę prawdziwa i dająca do myślenia. Kolejną rzeczą, wiem, że jest maszyna do pisania, oczywiście to jest wielka szkoła pisania, prawda? Katarzynę Bondy, ale tam są osoby, które w tej maszynie do pisania wykładają, to są ludzie, którzy rzeczywiście są prawdziwymi pisarzami, więc masz informacje z pierwszej ręki, bo to się liczy. Oczywiście, ale tak jak mówię, też organizuję warsztaty. Czy to jest ważniejsze od brania udziału na takim pójście na kierunek kreatywne pisanie na uniwersytecie? Nie wiem. Ale jeżeli masz wybór skorzystania z wielu warsztatów różnych pisarzy, wielu głosów, to ja bym się na to rzucała absolutnie. Uważam, że ta różnorodność, która jest oferowana, jest fajna. Fajnie jest wybrać jeden kierunek, jedną szkołę, ale ja też, oprócz tego, że robię doktorat z kreatywnego pisania, na tym uniwersytecie Kent w Canterbury chodzę na inne warsztaty, które nie są z tym uniwersytetem związane. Lubię po prostu czerpać moją wiedzę nie od jednego źródła, ale od wielu pisarzy.
ponieważ to wszystko polega na właśnie budowaniu środowiska, poznawaniu różnych głosów, różnych doświadczeń i różnych spojrzeń. I fajnie jest po prostu otoczyć się różnymi głosami pod tym względem. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych rzeczy. I oczywiście dużo ważniejsze niż te całe studia, które robię, które są super, ale dużo ważniejszym doświadczeniem dla mnie było Patmos, prawda? Nie tylko dlatego, że to był George Saunders i Mary Carr, którzy nas uczyli przez 10 dni, ale i dlatego, że to była wspaniała wyspa i wróciłam z kotem, ale też dlatego, że było tam 50 ludzi, którzy naprawdę zależało im na tym pisaniu i czuło się taką świetną energię tego, że jesteśmy w centrum całego wydarzenia. Myślę, że to jest bardzo ważne, widzieć siebie jako część czegoś większego i kiedy otaczamy się innymi pisarzami, to widzimy, że my jesteśmy tą bohemą, która kiedyś będzie budowała historię, która teraz właściwie buduje historię. Bo czasem tak wzdychamy, ja tak kiedyś wzdychałam bardzo dużo do tych wszystkich Hemingwayów i Raymondów Carverów, Gertrude Stein i Susan Sontag i tych wszystkich ludzi, którzy, prawda, się trzymali razem i się tak strasznie wspierali, chodzili razem do kawiarni, pili razem wino o 3 rano, rozmawiając o literaturze. A teraz widzę, że ja też prowadzę takie życie i jest to absolutnie niesamowite. Mam swój literacki salon, o którym Wam mówiłam wczoraj. Spotykamy się z moimi przyjaciółmi, pisarzami, rozmawiamy o pisaniu. Dzisiaj robimy podcast, o 14.30 nagrywamy kolejny odcinek. No dzieje się strasznie dużo. I rzeczywiście to my jesteśmy teraz tymi ludźmi, do których kiedyś wzdychaliśmy. I jak człowiek jest sam w tym pisaniu, to czasem trudno jest po prostu mu się odnaleźć w tej historii pisania, w tej wielkiej podróży, jaką jest pisanie. Natomiast kiedy otoczymy się tymi wszystkimi głosami, ta energia naprawdę motywuje nas do pracy. Więc nie wiem, czy to jest dobra zachęta na warsztaty, ale naprawdę Was zachęcam do warsztatów. Jeżeli nie teraz, to kiedykolwiek indziej. Bo nie tylko będzie się rozwijać warsztat, ale chyba to, co jest coś, co zawsze mi mówią ludzie po moich warsztatach, to to, że nie wiedzieli zupełnie, jak ten głos innych pisarzy będzie miał dla nich dużo znaczenia i jak to będzie ważne doświadczenie otoczyć się innymi ludźmi, którym też zależy na pisaniu, którzy do pisania podchodzą poważnie, dla których to też jest plan A, a nie plan B. I to było dla nich najbardziej ważne, najważniejsze doświadczenie na świecie. I już nawet nie chodzi o to, co się wyciąga, jeżeli chodzi o jakąś konkretną wiedzę z tych warsztatów. Chodzi tylko o to, że ktoś się poważnie potraktował i ktoś rzeczywiście wie, o co chodzi, kiedy płaczesz nad jednym zdaniem przez cały miesiąc. To wszystko jest takie prawdziwsze, kiedy możesz się otoczyć ludźmi, którym na tym też zależy. Więc jutro już będę jechać do Polski, to jest wielkie, bo jadę samochodem na lotnisko, a potem z lotniska do samolotu, a potem coś zjem, a potem zobaczę się z przyjaciółką, a już w sobotę rano zaczynam uczyć. A raczej to nawet nie jest tak, że będę uczyć, będziemy rozmawiać o tym pisaniu, będziemy robić razem ćwiczenia i eksperymentować z tymi wszystkimi głosami, które gdzieś siedzą i czasem nie dajemy im przestrzeni, żeby się wyraziły. Więc jest jeszcze szansa, żeby do nas dołączyć i żeby poczuć tą wspólną energię innych pisarzy, którym też zależy na pisaniu tak bardzo jak Tobie. Więc zdecydowanie sugeruję, żebyś zapisała się na te warsztaty, które odbędą się w weekend, ale też jakiekolwiek inne warsztaty. Pokazywałam już to chyba 2 razy, ale pokażę Wam to jeszcze raz, ponieważ stworzyłam takie planery dla wszystkich, którzy będą brali udział w warsztatach. To dla mnie jest jedna z najważniejszych rzeczy w tym roku. To jest taki plan na cały rok pisarski, ponieważ zauważyłam, że bardzo często lata mijają mi trochę na tej samej temperaturze, jeżeli moim jedynym celem w pisaniu jest pisać codziennie. Więc fajnie jest wyznaczyć sobie takie energetyczne cele, które będą nas do pisania motywowały bardziej. Na przykład w tamtym roku miałam ten wyjazd do Włoch i to był wyjazd z moją grupą z Patmos. Poznaliśmy się, było nas 8. I to był taki bardzo ważny wyjazd. Przez cały rok od Patmos do Włoch myśleliśmy o tych Włoszech, gadaliśmy o tych Włoszech, planowaliśmy te Włochy. I przede wszystkim planowaliśmy warsztaty, które będziemy prowadzić. I muszę powiedzieć, że sama myśl, że w lipcu będę we Włoszech z moją grupą z Patmos, naprawdę dawała mi energię, żeby skupić się na moim pisaniu, żeby móc im coś powiedzieć, móc im coś pokazać i żeby zrobić fajne warsztaty dla nich. Bo każdy z nas prowadził warsztaty. Ja prowadziłam warsztaty o pisaniu straty i miłości. Więc to jest strasznie ważny plan. To jest plan, który powinniśmy sobie powiesić w najbardziej widocznym miejscu, wypisać wszystkie rzeczy, które będziemy robić związane z pisaniem w tym roku. Bo nie chodzi tylko o to, żeby pisać samemu do szuflady codziennie. Ale nawet wiedząc, że mam jakieś w styczniu wydarzenie związane z pisaniem, na przykład warsztat pisarski, w styczniu naprawdę daje nam dużo energii. I po takim roku zobaczymy, że hej, naprawdę dajemy priorytet temu pisaniu. Plus im więcej wydarzeń będziemy robić, tym więcej będziemy chcieli dodawać, ponieważ okaże się, że to jest naprawdę motywujące, wspierające i fajne.
Więc to jest taki super ważny planer, którym się podzielę z wami w ten weekend na warsztatach. A to jest druga rzecz, która będzie nam pomagać iść tydzień po tygodniu, jeżeli chodzi o nasze pisanie. Bo to może być bardzo wynagradzający, niesamowity proces, którym po prostu nie mamy się z kim podzielić. Bardzo często jest tak, że robimy w pisaniu coś fajnego, ale nawet nie ma z kim o tym porozmawiać, więc te fajne nagle znika i umiera śmiercią naturalną. Albo staje się coś naprawdę strasznego, nie radzimy sobie z czymś i też nie mamy z kim o tym porozmawiać. Więc przygotowałam dla Was taki plan, który pozwoli Wam to z siebie wyrzucić i mieć jakiś sposób, żeby w ogóle nawigować ten pisarski świat, szczególnie w momentach, kiedy nie ma obok nas kogoś fizycznie. Więc to jest takie ważne. I dlatego z jednej strony, niezależnie od tego, czy kierunek kreatywne pisanie w Polsce jest dobry, czy nie, nie mam pojęcia, jaka jest jego jakość obecnie. Wiem tylko, że w Anglii jest genialny. Niezależnie od tego, otoczenie się grupą pisarzy jest po prostu niezapomnianym, niesamowitym i najbardziej wspierającym doświadczeniem na świecie. Nic, od niczego nie można tak bardzo nauczyć się o pisaniu, jak rozmowy z innymi pisarzami. Bycie po prostu w jednym pokoju z innymi pisarzami jest zupełnie innym doświadczeniem niż bycie w pokoju z niepisarzami. Jeżeli mieliście taką okazję, to wiecie, o co chodzi. I przede wszystkim bycie w warunkach, gdzie nikt nie musi się popisywać i gdzie każdy się trochę boi. To też jest bardzo fajne. Kiedy pojechałam na te warsztaty z George'em Sundelsem, bałam się, że będę najgorszym pisarzem na tych warsztatach, że wszyscy będą dużo lepsi, że każdy będzie już wydany, że tylko ja nie będę miała czym się pochwalić. I nagle okazało się, że ja byłam jedną z tych dziesiątek osób, które dokładnie tak się czuły. I ten mały strach nas naprawdę ze sobą połączył, bo każdy musiał być z takiej pozycji, wyjść z tego strachu, mimo tego strachu robić coś. I dzięki temu było w nas dużo więcej ciepła, zrozumienia, akceptacji i empatii. I to zbudowało niesamowite środowisko, żeby się wspierać. Nikt nie był wyżej, nikt nie był niżej, nikt się nie podpisywał, tylko każdy chciał po prostu nie bać się tak strasznie, albo mimo tego, że się bał, chciał nadal coś robić ważnego w tym pisaniu. I to jest bardzo fajne miejsce, dlatego warsztaty są takie fajne, bo tam wszyscy się boją, prawda? Wszyscy się boją, ale jednak wszyscy tam są, bo każdy mimo strachu chciałby coś zrobić. Więc mam nadzieję, że się zobaczymy w ten weekend i mam nadzieję, że dasz szansę pisaniu, bo to jest bardzo ważne, bo czasem ciągle to przekładamy i przekładamy i przekładamy, ale nigdy nie jest odpowiedni czas, gdzie czujemy się do końca pewni, że teraz jest odpowiedni moment. I bardzo często przychodzą do mnie pisarze, którzy mówią: nie jestem jeszcze gotowy, nie jestem jeszcze gotowa, chyba to jeszcze nie jest dla mnie. Nigdy nie przychodzi to uczucie, które mówi: to jest na 100% dla mnie. Kiedy ja poszłam na magisterkę z kreatywnego pisania, kiedy napisałam maila do Scarlett, to było takie przerażające, ale nie żałuję tego ani przez chwilę. To oczywiście była najlepsza decyzja, dlatego, bo postawiłam na moje pisanie, bo dałam szansę mojemu pisaniu, bo powiedziałam mojemu pisaniu, że niezależnie od tego, jak ja się czuję, to te pisanie jest warte inwestycji, jaką jest ten kierunek, są te warsztaty, jest ten strach. Warto jest zainwestować w te pisanie i to, że dałam sobie tą przestrzeń, zmieniło w tym pisaniu wszystko. Więc mam nadzieję, że dacie temu szansę. Jeżeli nie teraz, to w ogóle w tym roku znajdziecie ludzi, znajdziecie środowisko, które te pisanie wspiera. Mam nadzieję, że moje live streamy są dla Was też takim wsparciem. Dla mnie to jest strasznie ważne na powieściologii, żeby budować przestrzeń, gdzie ludzie czują się bezpiecznie, gdzie mogą się podzielić swoimi doświadczeniami, gdzie nie czują, że muszą się czymś popisać, gdzie nie czują, że muszą być jacyś super inteligentni. Chcę stworzyć przestrzeń, gdzie ludzie nie boją się powiedzieć, że mają z czymś problem, że nie mogą pisać, że potrzebują pomocy, albo że chcą się czymś podzielić, czymś dobrym, co się stało i chcą powiedzieć: wow, w końcu napisałam te zdanie, w końcu mi się udało. Więc mam nadzieję, że powieściologia jest dla Was taką przestrzenią. I mam nadzieję, że się tutaj odnajdujecie. To jest moja najważniejsza misja po prostu, żeby stworzyć właśnie taką bezpieczną przestrzeń dla pisarzy, którzy nie muszą ze sobą konkurować, tylko się nawzajem wspierają. I z tego, co zauważyłam, moje warsztaty są właśnie takie. Ludzie pojawiają się na tych warsztatach z otwartym sercem, wspierając siebie, dając konstruktywną krytykę, która ma tylko i wyłącznie na celu to, żeby inny pisarz osiągnął sukces. I jest to takie fajne być w otoczeniu, gdzie wiemy, że to my jesteśmy tą bohemą, która zmienia historię. I na pewno tak jest. Więc mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce. Do zobaczenia w ten weekend. Są jeszcze bilety, zapiszcie się, jeżeli możecie. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że zobaczę Was wkrótce gdzieś indziej. A ja teraz siadam do tych innych ćwiczeń związanych z pisaniem. Może coś zjem, może nakarmię kota. Pewnie nakarmię kota, bo kot nigdy nie pozwoli nie być nakarmionym. I tyle. Powiedzcie, jak się podobały te warsztaty, te live streamy, przepraszam. Czy coś z tego bierzecie, czy coś dla Was było bardzo ważne, coś było mniej ważne.
Podzielcie się generalnie swoimi doświadczeniami. I tak jak mówię, mam nadzieję, do zobaczenia w ten weekend. Na pewno zyskacie z tego bardzo dużo. To będzie dla Was najwspanialsze miejsce na świecie. Do zobaczenia. Pa!